Pokój dobro, witam wszystkich bardzo pięknie w dziewiątym odcinku naszych rekolekcji wielkopostnych z powień święta i w kolejnym, ostatnim, już naprawdę powaga, ostatnim odcinku m, historii zwięzłej, odważę się powiedzieć, y, sakramentu pokuty i pojednania. Y, mamy troszeczkę dziwne warunki, ale y, wszystko wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Otóż wczoraj odwiedził mnie Żarówa, mój przyjaciel z siewców Lednicy. No, i tak się stało, że po jego wyjściu faktycznie walnęła mi żarówka na suficie i została mi tylko taka lampka. Nie miałem kiedy zmienić jej, więc działamy dzisiaj w warunkach troszeczkę takich katakumbalnych, bym powiedział, ale w związku. Przepraszam. Tu jest. W związku z jego wizytą, mam, chciałbym zaprezentować najnowszą płytę tu do, do czwartej kamery pokazuje, nie wiem czy widać najnowszą płytę Siewców Lednicy, świetna płyta bardzo dobra, polecam wprost na Wielki Post odszedł pasterz, to jest zbiór y, pieśni postnych, tradycyjnych w genialnych aranżacjach, naprawdę Żarówa mówi, że nie wszystkim się podoba i tak wyczyniam, że chyba jemu się nie podoba za bardzo ale on się akurat nie zna za bardzo na muzyce, więc trzeba słuchać jego zdania, natomiast moim zdaniem aranżacje są naprawdę kapitalne no, i sposób wykonania także. Oprócz gości i samego zespołu Siewcy Lednicy, sam klimacik wielki robi zespół śpiewaczy Klangor. No, bardzo polecam. Płytę można kupić na stronie lednicki.pl, ale także na stronie franciszkanie.tv można odsłuchać utworów. Ale idziemy do naszego rozważania rekolekcyjnego, bo ja tu gadu, gadu, a tutaj czas ucieka. Zakończyliśmy poprzedni odcinek pytaniem: po co w takim razie ksiądz? Po co spowiedź. Taka uszna, widzialna, skoro Pan Bóg według do tego, tego, do czego doktrynalnie doszedł Kościół, grzech już odpuszcza w momencie żalu grzesznika, penitenta. No więc po co jest ten widzialny znak? I w XIII wieku Kościół dawał odpowiedź taką, że ten znak zewnętrzny, czyli spowiedź. U kapłana jest potwierdzeniem ze strony Pana Boga do, dokonanego odpuszczenia grzechów, a do tego jeszcze można powiedzieć, że ma to skutek taki praktyczny, bo następuje pojednanie z Kościołem w ten sposób widzialny. No i też oczywiście penitent może wrócić do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. A więc to są te takie skutki widzialne tego przystąpienia do spowiedzi usznej do, do przystąpienia do, do kapłana. Podawano też tutaj dwa ciekawe przykłady biblijne na potwierdzenie tego myślenia. Pierwszą scenę z, ze wskrzeszenia Łazarza. Pan Jezus wskrzesza Łazarza, ale to dopiero uczniowie rozwiązują go z tych więzów bandaży i dzięki temu może on chodzić. I drugi obraz z uzdrowienia trędowatego, kiedy Pan Jezus uzdrawia ale nakazuje mu iść do kapłanów, którzy mają ocenić czy zatwierdzić to uzdrowienie to, że ten człowiek już nie ma, nie ma choroby. I tu pojawia się nam geniusz świętego Tomasza Zakwinu. Bardzo pozdrawiam serdecznie ojców Dominikanów. Święty Tomasz łączy fantastycznie te, te różne wątpliwości, pytania czy różne podejścia i mówi, że nie byłoby możliwe mieć tego żalu to, co dzisiaj nazywamy żalem doskonałym do tego jeszcze przejdziemy już później. A więc nie byłby możliwy ten żal doskonały bez chęci, bez pragnienia odniesienia się do kościoła, który ma potwierdzić, dać potwierdzenie tego, że dokonuje się rzeczywiście w sercu grzesznika pojednanie z Panem Bogiem. I Tomasz argumentuje w ten sposób, że sam Bóg stał się człowiekiem, czyli widzialnym znakiem. My byśmy powiedzieli naszym współczesnym językiem, że Jezus stał się prasakramentem. Jako człowiek staje się dotykalnym wręcz, znakiem działania Pana Boga i jest dawcą łaski mm, przebaczenia, nie tylko w tych momentach, kiedy faktycznie przebacza tak w aktualny sposób, czyli powiedzmy kiedy prostytutce odpuszcza grzechy, czy, czy paralitykowi, którego przynieśli, co oczywiście też wzbudzało u faryzeuszów grozę myśli, że, że on bluźni, bo tylko Pan Bóg może odpuszczać grzechy. Ale także stał się znakiem widocznym. Działania łaski Pana Boga, która odpuszcza grzechy, zmywa grzech w czasie swojej męki, czy w ogóle w czasie wydarzenia paschalnego mówiąc ogólnie. A więc sam Chrystus staje się widocznym, widzialnym, dotykalnym, namacalnym znakiem działania łaski Pana Boga, łaski, która, która grzech odpuszcza. I to dla Tomasza jest argumentem, że dzisiaj ta, ten sposób działania, który zastosował Pan Bóg, przechodzi na kościół. Idąc więc tą myślą Tomaszową, sakrament odbywa się w taki sposób, że szczery żal grzesznika uzewnętrznia się przez wyznanie grzechów, natomiast to widzialne rozgrzeszenie, które udziel, którego udziela kapłan, jest znakiem widzialnym odpuszczenia, które, którego udziela Pan Bóg, które daje Pan Bóg. I dla Świętego Tomasza to jest zwyczajny, taki naturalny sposób, w jaki odbywa się sakrament. Natomiast tu, dla takiej ciekawostki, jeszcze dodajmy, że Duns Szkot, franciszkanin, a jakże, który, którego znamy bardzo dobrze z tego, że to dzięki jego myśli został utworzony dogmat czy sformułowany raczej dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny strasznie tęga głowa ten nasz Duns ze Szkocji był on mówił, że jest jeszcze jeden sposób odbywania się sakramentu pokuty kiedy grzesznik nie ma tego żalu doskonałego który odpuszcza grzechy już przed y, samą formalną spowiedzią, więc jeśli tego żalu nie ma, to samo jego grzesznika, przystąpienie do spowiedzi, jeśli nie ma w nim przeszkody, która dobrowolnie by blokowała łaskę, o tych przeszkodach będziemy mówili później, które mogą w nas być, to też normalnie w czasie sakramentu dokonuje się odpuszczenia grzechów. A więc w tej myśli Tomaszowej dzieje się to wcześniej, natomiast u Duns mówi, że może także w czasie samego sakramentu. Łaskę odpuszczenia grzechów grzesznik otrzymać. I tutaj dochodzimy do soboru trydenckiego. Niesłychanie ważnego soboru ze względu na nasze rozważania, ale w ogóle. To jest połowa XVI wieku. Trydent, miasto we Włoszech. Tutaj gromadzą się ojcowie Soborowi, i tutaj nazywany jest, nazwany jest ten obrzęd pokuty sakramentem. I odnosi się to, czyli łaska czy moc sakramentu, odnosi się do Krzyża Pana Jezusa, do Jego ofiary krzyżowej, z której czerpiemy w tym sakramencie moc do tego, by nasze grzechy zostały odpuszczone. I wracając jeszcze, no, zahaczmy jeszcze troszeczkę o franciszkanizm, bo to jest sympatyczne przecież. Wracając jeszcze na chwilę do Dunsa Szkota, to ciekawe jest to, że Sobór Trydencki robi takie przejście od tego, co dla Tomasza było naturalną spowiedzią, naturalnym sakramentem pokuty, czyli ten żal doskonały, czyli odpuszczenie grzechów w momencie, kiedy ten żal się odbywa w sercu, dokonuje się i potem kapłan to potwierdza. Sobór mówi odwrotnie, że takim naturalnym sposobem raczej jest to, co, o czym mówił Duns Szkot, czyli... Ten żal niedoskonały, więc potrzeba sakramentu, w którym się to dokonuje. I to ciekawie widać na podstawie jednego słówka, którego używa Sobór w czwartym bodajże rozdziale, już nie pamiętam dokładnie, czternastej sesji, gdzie mówi, że niekiedy występuje ten żal doskonały. A więc niekiedy on występuje, ale najczęściej występuje żal niedoskonały. To jako ciekawostka, idziemy dalej. To, co nas interesuje, to jest sposób wyznania grzechu, bo o tym mówimy, czy ma być to publiczny, czy niepubliczny. I Sobór Trydencki wskazuje na to, że w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie nie ma bezpośredniego wskazania, jaką formę ma przybrać wyznanie grzechów, bo list, do święty, list świętego Jakuba mówi o wyznaniu grzechu, braterskim. Natomiast święty Jan w pierwszym liście mówi w ogóle o, o wyznawaniu grzechu, więc nie mamy tu podanej formy. Ale ojcowie Soborowi wyciągają taki wniosek, że skoro Pan Jezus dał uczniom nakaz w Ewangelii Jana, dając im Ducha Świętego i nakazując, komu odpuścicie, grzechy będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane, to ojcowie wskazują, że jest to forma sądu, który uczniowie mają przeprowadzić, nie, nie sądu w sensie, że tam do więzienia, tylko sądu w sensie badania, rozpatrywania sprawy. A nie da się tego zrobić bez sprawy poznania, czyli bez poznania sprawy. A więc no, muszą wiedzieć, co jest materią ich, ich decyzji, czy mają odpuścić, czy nie odpuścić. Nie mogą tego zrobić w ciemno. A więc zakłada to wyznanie grzechu im wyznanie tego, co się stało, tak żeby oni mogli podjąć decyzję, co jest nakazem Chrystusa. Bo tak powiedział Pan Jezus, komu odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. No i jeszcze do tego Sobór dodaje, że już wcześniej istniała tradycja wyznawania grzechów usznie, prywatnie, którą Sobór potwierdza i dodaje jeszcze do tego dodatku, że Pan Jezus nigdzie nie nakazał wyznawania grzechów publicznie. Stąd wyciągają wniosek, że jest to naturalne, że, że spowiadamy się indywidualnie u szafarza sakramentu, co odnoszą do tego, co mówiliśmy wcześniej, że Pan Jezus sam stał się szafarzem łaski Bożej widzialnym, tym jakby dotykalnym, i to tę łaskę przekazuje kapłanom. Na tym się zatrzymajmy, bo jeszcze troszeczkę tam by zostało, ale myślę, że to najważniejsze rzeczy dotyczące um, sakramentu pokuty i pojednania jego historii już omówiliśmy, bo czasu w ogóle nam nie wystarczy, żeby przejść teraz do tych spraw praktycznych. Choć historia też była praktyczna, różne ciekawe rzeczy wskazywała, ale teraz już będę chciał um, zacząć mówić o o tych rzeczach, które zapowiadałem, bo ta historia wyskoczyła nam ni stąd, ni zowąd, a więc przenosimy się już do mm, takich spraw praktycznych dotyczących spowiedzi. A ja kończę, bo muszę iść do spowiedzi. Pokój i dobro.